Hej kochani, przychodzę z drugą częścią nagrania na temat współzależności emocjonalnej. W pierwszym filmie mówiłam o tym, czym jest współzależność emocjonalna. Jeśli go nie widziałaś, nie widziałeś, to zachęcam Cię, żeby zacząć od tamtego filmu. Natomiast tutaj będę mówiła o tym, co jest wewnątrz osoby współzależnej emocjonalnej i jakie doświadczenia dzieciństwa stoją za tym, że wchodzimy we współzależność emocjonalną i przede wszystkim, jak siebie wspierać, jak sobie pomagać. Kochani, współzależność emocjonalna to ten stan, kiedy czujemy się odpowiedzialni i winni emocjom i zachowaniom innych osób. To takie głębokie poczucie, że my możemy coś zrobić z tym, jak się ktoś czuje. Co więcej, że to, jak się ktoś czuje, to jest nasza wina, nasza odpowiedzialność. I naturalnie takie zachowanie, taki mechanizm opowiada pewną historię. My byliśmy prawdopodobnie do czegoś takiego trenowani latami, więc wchodzimy w to jak w naturalny stan rzeczy. Teraz skąd to się może brać? Przede wszystkim nasza kultura, kochani. Nawet jak w domu rodzinnym nie miałeś takich doświadczeń, o których zaraz powiem, to samo to, że nasza kultura jest tak bardzo warunkowa, my cały czas jesteśmy w tym systemie nagród i kar. Jak będziemy robić to, czego się od nas oczekuje, to nas spotka nagroda, zauważenie, sukces, a jak nie będziemy, to nas spotka kara, wykluczenie, brak, tak, jakiejś uwagi. Więc samo to warunkowanie, takie warunkowe wychowanie, tak, czyli wychowanie w systemie nagród i kar, już bardzo wpływa na to, że możemy mieć tendencję do współzależności emocjonalnej. Ale to trochę oddzielny temat. Chcę teraz powiedzieć o takich specyficznych jakby zachowaniach naszych rodziców wobec nas w dzieciństwie, czy jakichś doświadczeniach, które mieliśmy, które właśnie kształtują naszą współzależność emocjonalną. Może Ci się zdarzyło coś takiego słyszeć, ale często rodzice używają czegoś takiego wobec dzieci. No ja to już z tobą nie wytrzymam. No to grobu mnie wprowadzisz. Ja przez ciebie osiwieję, nie? Ty to chcesz, żebym ja już wyszła z siebie. Albo zobacz, do czego ty mnie doprowadzasz. Jak często rodzice, wpadając w różne trudne emocje, w kontakcie z dzieckiem, obarczają dziecko odpowiedzialnością za to. I naturalnie dziecko nie ma tej zdrowej perspektywy jeszcze i ono nie ma tego kontekstu i nie ma wiedzy. I kiedy słyszy regularnie takie komunikaty, kiedy doświadcza tego cały czas, czy często, to naprawdę może uwierzyć w to, i to się dzieje naprawdę, że ono w to wierzy aż do dorosłości, że no, jest odpowiedzialne za emocje innych osób, że to, że ta matka siedzi roztrzęsiona i płacze, to jest dlatego, że ono na przykład miało jakieś trudne emocje albo coś powiedziało. Że to, że ten ojciec wpadł w furię, to nie dlatego, że on sobie nie radzi z emocjami, nie dlatego, że on powinien, nie wiem, sięgnąć po wsparcie innej dorosłej osoby, tylko dlatego, że to dziecko coś wyraziło czy coś powiedziało. I w ten sposób dziecko zaczyna bardzo szybko przekonywać się o tym, że, znaczy myśleć, że ono może naprawdę wpłynąć na zachowania i odczucia innych osób. I zaczyna skanować otoczenie, skanować rodziców, patrzeć, jak się czuje mama, tata i jak ono się ma zachowywać, no żeby właśnie opiekować się emocjami swoich rodziców. Podobna sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy dziecko jest karane za okazywanie swoich emocji albo wyrażanie swoich opinii. Jeśli rodzic jest agresywny, jeśli jest przemoc, tak, emocjonalna, fizyczna czy psychiczna, i dziecko jest karane w jakiś sposób za to, co powiedziało, czy co wyraziło, że sobie na przykład z czymś nie poradziło, to bardzo szybko nauczy się wycofywać się ze swoimi potrzebami w kontakcie, w relacji, na rzecz przetrwania, tak? Na rzecz jakby utrzymania tego opiekuna, no, w dobrej kondycji emocjonalnej. Kiedy na przykład ja wpadam w złość i wyrażam swoją złość tak, jak umiem, tak? Mam 3 latka, więc to będzie tupanie. No inaczej nie umiem, no jeszcze nie miałam tej okazji, możliwości nauczyć się wyrażać to w inny sposób. Mam 3 latka, więc wyrażam jak 3-latek, tupię. Ale jeśli mama sobie nie radzi z tym i zaczyna mnie wtedy bić albo bardzo na mnie krzyczeć, to szybko uczę się, że moja złość jest powodem złości mamy. Że to, że ja mam jakieś emocje, to, że ja tutaj jestem, to, że ja siebie wyrażam, powoduje, że mama wpada we wściekłość. Rozumiecie tę dynamikę? I w ten sposób dziecko uczy się wycofywać swoje emocje, uczy się odwracać uwagę od siebie, od swoich potrzeb, no właśnie po to, żeby ta mama się miała dobrze, czy tata, po to, żeby ta relacja mogła być utrzymana.
Jeśli to działało w tej relacji, jeśli to się sprawdzało w dzieciństwie, no to nawet naturalnie uczymy się tak funkcjonować. To jest pewna taka nasza stała. Później wychodzimy z domu rodzinnego i dalej to robimy. Robimy to też wobec innych osób, robimy to wobec naszych partnerów, tak? Wycofując swoje potrzeby, nie komunikując swoich potrzeb. No właśnie myśląc, że to jest warunek konieczny do utrzymania relacji, podczas gdy okoliczności już się dawno zmieniły i można inaczej, ale my inaczej nie umiemy. Jeszcze. Bardzo ważnym powodem wchodzenia we współzależność emocjonalną jest parentyfikacja. Parentyfikacja to jest odwrócenie ról w rodzinie, kiedy to dziecko jest dorosłym, a dorosły staje się dzieckiem. I to są sytuacje, kiedy dziecko musi się w jakiś sposób opiekować rodzicem, czy to emocjonalnie, czy fizycznie. Czyli jakby wchodzić w tą rolę dorosłego jest zamiana ról. I kiedy dziecko widzi matkę czy ojca jakby w trudności, w cierpieniu, w jakiejś bezradności, naturalnie chce pomóc rodzicowi, naturalnie wchodzi właśnie w tą rolę, że ono teraz zajmie się tą sytuacją. Jeśli ten schemat jest częsty, jeśli to jest pewna taka stała w dzieciństwie, to wyrastamy w takim poczuciu, że my musimy dawać więcej niż jesteśmy w stanie, że my musimy dawać więcej nawet w relacji, gdzie to ktoś powinien też dać, w tej sytuacji, w tej relacji zależności, gdzie to rodzic powinien się opiekować dzieckiem, to my możemy też nosić takie głębokie poczucie bezradności, bezsilności, no bo naturalnie widzisz, że dziecko cokolwiek by tam nie robiło, jakkolwiek by się nie starało, to nie jest w stanie rozwiązać problemów rodziców. Natomiast dziecko tego nie wie i robi co w jego mocy i staje na rzęsach, żeby rozwiązać problemy rodziców. Ponieważ to jest niemożliwe, to ono czuje się bezsilne, bezradne, ale nie może też się skontaktować z tą bezsilnością, bezradnością, no bo jest za małe, bo nie ma tego dorosłego, który by zrobił na to przestrzeń, który by to rozładował i pomógł dziecku to zintegrować. Więc prawdopodobnie jest duża szansa, że dziecko niesie, tak, nawet w dorosłe życie, to ogromne poczucie bezsilności, bezradności, taki przymus działania, opiekowania się innymi osobami. I robi to potem wobec innych, więc osoba współzależna może właśnie opiekować się innymi osobami, próbować rozwiązać ich problemy, nawet tymi osobami, które o to nie proszą, nawet tymi osobami, które sobie świetnie radzą, tak? Ale ponieważ tam nie mogłam tej mamie pomóc, to ja teraz komuś pomogę, tak? Ponieważ tam czułam tyle bezradności, bezsilności, ale nie skontaktowałam się z tymi emocjami, to teraz jak widzę drugą dorosłą osobę, która jest w bezsilności, bezradności, to muszę jak najszybciej pomóc. Nie utrzymam tej przestrzeni, tak? Nie utrzymam miejsca na tą bezradność, bezsilność. Nie jestem w stanie patrzeć na to, jak druga osoba cierpi. Dlaczego? Bo mi to przywołuje te wszystkie emocje związane z matką, z ojcem, te wszystkie emocje z dzieciństwa, kiedy nie mogłam patrzeć na cierpiących rodziców. I temu, kochani, wtedy się trzeba przyjrzeć, warto do tego wrócić i uwolnić te emocje związane właśnie tam z dzieciństwem u źródła, po to, żeby nie musieć tego jakby projektować na inne dorosłe osoby w naszym dorosłym już życiu. Kolejna sytuacja, która może stać za współzależnością emocjonalną, to jest dużo kontroli w domu. To jest taki kontrolujący rodzic, który nauczył nas bardzo szybko, że lepiej jest robić to, co ktoś mówi i lepiej jest się podporządkować, niż stawać za swoimi granicami, bo to pozwala utrzymać relacje, bo to sprawia, że jest po prostu bezpieczniej. I kiedy mieliśmy kontrolującego rodzica, to możemy, no właśnie, wchodzić w dorosłym życiu w takie cały czas skanowanie i nadsłuchiwanie, czego od nas chce ktoś inny, w takie właśnie wycofywanie swoich potrzeb, niekomunikowanie swoich granic, właśnie cały czas na rzecz drugiej osoby, no bo to ktoś nam mówi, bo ktoś jest ważniejszy. No mieliśmy tak w domu, więc to po prostu się ciągnie za nami. Inny powód to sam fakt występowania wielu konfliktów w domu, jakichś kłótni, awantur. Jeśli w twoim dzieciństwie ta sytuacja rodziców była napięta, oni się często kłócili, dochodziło do nieporozumień, jakichś takich wyładowań też silnych, to mogłaś nauczyć się, że lepiej jest nie wnosić swoich potrzeb, nie mówić o sobie, nie rozpoczynać jakichś tematów z tobą związanych, no bo po co? Skoro i tak jest tak dużo konfliktów, trudności,
to lepiej się wstrzymać i się wycofać, no bo jeszcze im dołożysz, nie? Albo jeszcze dasz im pretekst do kolejnej jakiejś kłótni, a lepiej jest jakieś spokojnie, tak? Potrzebujesz spokojnego życia, poczucia bezpieczeństwa, potrzebujesz przetrwania, więc uczysz się wycofywania siebie i swoich emocji na rzecz właśnie tych ważniejszych potrzeb bezpieczeństwa. Kochani, dialog osoby współzależnej emocjonalnej, ten wewnętrzny dialog, to jest cały czas takie poczucie i takie mówienie sobie, ja jestem nie okej, coś jest ze mną nie tak, muszę się bardziej postarać, to po mojej stronie jest wina, nie powinnam była nigdy się tak zachować, to jest straszne, nikt mnie nigdy takie nie zaakceptuje. Podczas gdy osoba, która nie jest we współzależności emocjonalnej, która ma zdrową relację ze sobą, będzie miała raczej podejście, okej, ja mam prawo popełniać błędy, inni też mają prawo je popełniać, każdy z nas je czasem popełnia, jestem w porządku również, kiedy popełniam błędy, mam prawo być kochana i widziana wtedy, kiedy pokazuję też czasami swoje słabości, każdy je ma i to jest okej. I kochani, najważniejszy temat, jak sobie radzić ze współzależnością emocjonalną. Powiem coś, co jest totalnym frazesem, jak to usłyszysz, to się zdziwisz i możesz tego nie rozumieć, bo osoby współuzależnione naprawdę nie rozumieją. Ja sama długo nie rozumiałam, co to znaczy. Zajmij się sobą. Jakie zajmij się sobą? Przecież ja się sobą zajmuję. No przecież pracuję nad sobą, przecież rozkminiam już te swoje mechanizmy, przecież już próbuję się naprawić, uzdrowić. Ja cały czas się sobą zajmuję. Tak, tylko że zajmujesz się sobą cały czas w takim nastawieniu na dobro innych osób. Ty się zajmujesz sobą w kontekście, że coś jest z tobą nie tak. Ty się zajmujesz sobą i tym źródłem zasilania, takim napędem jest to głębokie poczucie winy, bo ty chcesz siebie naprawić, żeby inni z tobą mieli lepiej. Ty się być może zajmujesz sobą po to, żeby twój partner miał z tobą łatwiej. Ty się zajmujesz sobą po to, żeby innym było z tobą lżej, po to, żeby inni cię zauważyli, docenili albo zobaczyli twoje sukcesy rozwojowe. I to jest cały czas skupianie się na innych ludziach. Podczas gdy potrzebujesz zająć się sobą, to znaczy zawrócić energię w swoją stronę i zobaczyć, kim ja jestem, czego potrzebuję, czego to ja chcę, co dla mnie jest dzisiaj ważne, jak ja się czuję w ciele, co jest dla mnie okej, co jest dla mnie nie okej, jakie ja mam granice. Kiedy zadaję osobie współzależnej pytanie, czego potrzebujesz w tej relacji, to ona mówi, no potrzebuję, żeby on zrobił to i tamto, nie? Jak pytam osobę współzależną, okej, a jak się poczułaś, kiedy usłyszałaś te jego słowa? To ona mówi, poczułam, że on teraz nie ma tutaj przestrzeni na to i na to. I to jest cały czas o nim, nie? To jest cały czas o drugiej osobie. I to jest naprawdę duża trudność, kochani, dlatego że no właśnie, nieświadome działa, dlatego że jest nieświadome, że jest niewidoczne i nie da się zrobić tego, co jest niewidoczne, więc my możemy tak dosyć długo naprawdę chodzić wokół tego frazesu zajmij się sobą i nawet myśleć, że się sobą zajmujemy, podczas gdy cały czas patrzymy przez tą soczewkę, która mówi inni, inni ważniejsi, inni na pierwszym miejscu, a ja na tym ostatnim albo nawet żadnym. I to, co jest ważne, kochani, to zdać sobie sprawę z tego, że to nie jest nasz wybór. W sensie, że to nie jest tak, że my decydujemy, okej, to ja się będę fokusować na drugiej osobie i będę pomijać siebie. To jest pewien, no właśnie, taki nieświadomy mechanizm, który wyrasta, tak jak wszystkie inne, na nieuznanym bólu. Ty to robisz dlatego, że chcesz odwrócić uwagę od siebie, od tego, co jest w tobie. I prawdopodobnie, jak zawrócisz tą uwagę do siebie, to odkryjesz tam wcale niefajne rzeczy. Odkryjesz tam niewygodne emocje. I my tak mówimy często w tym rozwoju o odkrywaniu siebie, odnajdywaniu dziecka wewnętrznego. I nam się wydaje, że to jest takie brykanie po tęczowej łące i znajdywanie swoich darów. A często to odnalezienie siebie to jest najpierw to odnalezienie tego zranionego dziecka wewnętrznego. To jest odnalezienie tych trudnych właśnie emocji, doświadczeń, które zasilają nasze mechanizmy obronne. Więc to właśnie z powodu tego bólu, to właśnie z powodu tych nieuznanych, trudnych emocji, ty odwracasz do tej pory, tak? Osoba współzależna odwraca do tej pory w ciągu swojego życia uwagę od siebie i tak się skupia na innych osobach. Dlaczego? No bo właśnie skupienie na sobie może być trudne. I jeśli się skupisz na sobie, to możesz tam odkryć bardzo dużo właśnie toksycznego poczucia winy, toksycznego wstydu, bardzo dużo takiego poczucia, że ja jestem nie okej, ja jestem nie w porządku, to ze mną coś jest nie tak. I z tym zostać, i z tym pobyć jest trudno. Pewnie, że lepiej wtedy uciec od tego i skupić się, co tam czuje druga osoba. Ale to właśnie to,
skupienie się na sobie i to pobycie z tymi trudnymi też emocjami, tak? I odnalezienie historii, jaką te emocje opowiadają i uwolnienie tych emocji. I cała praca z dzieckiem wewnętrznym i z naszym dzieciństwem, uzdrawianie dzieciństwa, to jest właśnie tym momentem przełomowym, kiedy my możemy zacząć budować zdrowe relacje. I często wchodzimy w toksyczne relacje do momentu, w którym właśnie nie zaczniemy się skupiać na sobie samych. Sam fakt, że spotykasz toksyczną osobę, jest zupełnie naturalny, jak to, że może zacząć padać deszcz. Natomiast to, że ty z nią zaczniesz wchodzić w pewną dynamikę toksyczną, wynika z tego, że coś tam w tobie jest tym lepem na toksyczną osobę. Wynika często właśnie ze współzależności emocjonalnej. I często to właśnie trudności w kontakcie z innymi osobami, jakieś powtarzające się schematy w relacjach, w związkach, doprowadzają do tego, że osoby zaczynają szukać, że lądują na terapii, czy właśnie szukają informacji na temat współzależności emocjonalnej. To, co możesz zrobić dla siebie, to zwalniać tempo, zatrzymywać się i być uważnym, uważną na to, co się w tobie pojawia, co czujesz w ciele, jakie przeżywasz emocje, jakie masz w danym momencie potrzeby, oczekiwania. Czasami taka higiena emocjonalna i wręcz takie zredukowanie kontaktów czy aktywności pomaga nam się przyjrzeć temu, co się dzieje, dlatego że jeśli jesteś we współzależności emocjonalnej i masz dużo kontaktów, masz dużo aktywności, cały czas coś się dzieje, a ty non-stop skanujesz innych, cały czas jesteś na tej czujce, jak się inni czują, to możesz mieć takie właśnie poplątanie. I żeby zacząć czuć, gdzie ja jestem, gdzie ja się kończę, a zaczyna się drugi człowiek, czyje emocje tutaj są, czy to są moje, czy twoje, czy ja coś od ciebie przejmuję, czy ja biorę odpowiedzialność za twoje emocje, to my czasami potrzebujemy takiego resetu i dystansu, żeby najpierw zobaczyć, gdzie ja jestem, co ja czuję. I dopiero jak mam tego świadomość i mam z tym kontakt, to wtedy wchodzę w kontakt z drugim człowiekiem. Więc momenty zatrzymania, jak idziesz na spotkanie, zatrzymaj się przed drzwiami. Zastanów się, co czuję, jak mam się w ciele, gdzie ja jestem, nie? Ja, w jakiej jestem teraz kondycji. To ci jakby pomoże w takim rozróżnieniu, że jak ty za 5 minut poczujesz nagle masę jakichś dziwnych, trudnych emocji, to szybko zdasz sobie sprawę z tego, że to prawdopodobnie nie są twoje emocje, tylko właśnie zarażasz się emocjonalnie od tej osoby, albo to są emocje, które pojawiły się nagle tutaj w tej przestrzeni, ale no właśnie, może bierzesz jakąś odpowiedzialność teraz za kogoś niepotrzebnie. To, co jest jeszcze ważne, kochani, to praca z poczuciem winy i z toksycznym wstydem. Podlinkuję wam filmy moje na temat toksycznego wstydu i poczucia winy, które tutaj już są na kanale. To jest bardzo ważne, dlatego że no właśnie, często osoby toksyczne chętnie wykorzystują to na ten nasz toksyczny wstyd do tego, żeby nas zawstydzać i zrzucać na nas odpowiedzialność za jakieś swoje też trudne, niewłaściwe zachowania. I często właśnie to toksyczny wstyd sprawia, że my jesteśmy długo w jakiejś relacji, mimo że tam jest niezdrowo, mimo że tam jest toksycznie, no bo nam się wydaje, że to z nami coś jest nie tak, że my się powinniśmy czymś zająć. To jest duży temat, kochani, i czujemy się jakby zawstydzani albo wstydzimy się jakichś rzeczy, też takich zwykłych, normalnych jakichś rzeczy, czy możemy się wstydzić, że odczuwamy jakieś emocje, nie? Albo że mamy granice. Możemy się wstydzić zaznaczyć nasze granice. Właśnie z powodu toksycznego wstydu i osoby toksyczne mogą wykorzystywać to i nas zawstydzać po to, żeby nas kontrolować. I kochani, zapraszam was jeszcze do takiego odróżniania tego, w co uwierzyliście w dzieciństwie na wasz temat i na temat jakby emocji innych osób, na temat odpowiedzialności w relacjach, do takiego też no, racjonalizowania sobie pewnych sytuacji, tak, i poznawania chociażby zasad jakby działania zdrowej relacji, że tam jest pół na pół, że tam jest współodpowiedzialność, że relacja z drugim człowiekiem jest symetryczna, tak? Relacja terapeutyczna może być w nierównowadze, relacja rodzic-dziecko może być w nierównowadze, relacja szef-przełożony może być w jakiejś nierównowadze, natomiast relacja partnerska i te rzeczy, o których mówię, tak, o tej nierównowadze, to się sprowadzają do pewnej roli, tak? W sensie, że ten szef może być w jakiejś nierównowadze, w jakiejś, tam może być relacja zależności, ale tylko w pewnym kontekście, w pewnej twojej roli, na którą się zgadzasz. Natomiast w takim codziennym życiu
Jesteśmy na jakby równorzędnej pozycji. I jeśli ty masz ten filtr cały czas, że ty jesteś jakaś gorsza, gorszy, że ty coś więcej musisz, że coś jest bardziej po twojej stronie niż po drugiej stronie, niż po stronie drugiej osoby, to zatrzymuj się, to jakby szukaj, to naucz się też takiego dialogu z tymi swoimi przekonaniami wewnętrznymi i sprawdzaj, czy to jest prawda, czy tak rzeczywiście jest, czy to jest może właśnie jakaś taka prawdość twoja, w którą uwierzyłaś, uwierzyłeś na skutek tych właśnie doświadczeń w dzieciństwie. Kochani, jeśli macie jakieś wskazówki, jeśli macie jakieś sposoby na to, jak sobie jeszcze radzić ze współzależnością, chcecie się czymś podzielić, to bardzo zachęcam was do dzielenia się w komentarzach, do pisania, wspierania się tutaj też nawzajem. To jest taka fajna przestrzeń. Wiem, że wielu z was oglądających mój kanał bardzo intensywnie właśnie pracuje. I też wiem, że wielu z was pracuje właśnie z tym filtrem współzależności emocjonalnej, czyli pracujecie i bierzecie ten rozwój, żeby sobie dowalać, a nie żeby siebie wspierać. Więc słuchajcie też z taką myślą, że to jest dla was. I nawet jak słuchasz jakichś moich filmów czy innych, to zauważ, gdzie ty sobie dowalasz, gdzie ty słuchasz, żeby siebie właśnie skrytykować, żeby sobie wytknąć, co jeszcze masz naprawić. A gdzie ty szukasz treści, które raczej nie etykietkują, tylko właśnie kierują twoją uwagę na rozwiązania, na dbanie o siebie, na to, jak sobie pomóc. I dzielmy się, kochani. Jak macie jakieś pomysły, to dzielcie się w komentarzach. Będę wdzięczna też za wasze różne wskazówki i inspiracje. Do zobaczenia.